Dzień dobry, w studiu poseł Janusz Zemke, europoseł z SLD, były wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, witam panią i witam państwa. Jak pan ocenia wartość merytoryczną i trwałość porozumienia Ukrainy, Ukraińców z separatystami? Otóż ja nie sądzę, żeby to było porozumienie. Ja może ułatwię, tak. Dodatkowo wyjaśnię, że porozumienie zawiera między innymi przyznanie Ługańszczyźnie, tak, i Donieckowi, czyli że Donbasowi w sumie. Tak, tak, takiego specjalnego statusu, tak, samorządowego. Tak, no więc jeśli chodzi o trwałość, to ja nie sądzę, żeby to specjalnie długo trwało, dlatego że Rosjanie jeszcze wszystkich swoich celów nie osiągnęli. Osiągnęli pierwsze dwa cele, znaczy pierwszy cel taki, że właśnie Donbas, czyli te dwa obwody, Doniec i Ługańsk, uzyskują specjalny status. To jest to, na czym Rosjanom i tym separatystom zależało. No a jednak druga sprawa to chyba stwarza większe szanse pomocy humanitarnej ludziom, bo pamiętajmy, że tam jest w sumie masę ludzi, że to są setki tysięcy osób, które wymagają pilnej humanitarnej pomocy. To jest kwestia wody, energii i tak dalej, a za pasem zima. To są te dwa cele. Natomiast oczywiście globalne strategie, cele Rosjan są inne, one idą dalej. To jest trwałe włączenie Ukrainy w obszar rosyjskich wpływów, ale celowo kładę nacisk na słowo trwałe, bo Rosjanie będą działali dopóty nie osiągną tego celu, czyli że dopóki władze nie będą uzgadniały najważniejszych rzeczy z Rosją. I to jest trwały rosyjski cel. Czyli ta wojna będzie taka bardzo uciążliwa, bardzo przykra, niosąca za sobą ofiary, ale to jednak będzie taka wojna wewnętrzna pomiędzy Ukrainą i Rosją? Czy ten gordyjski węzeł trzeba będzie przy pomocy udziału w wojnie państw trzecich? Nie, więc ja w ogóle nie dopuszczam w ogóle takiej myśli, żeby na Ukrainie pojawili się w działaniach wojskowych żołnierze państw natowskich, bo pojawienie się tam żołnierzy państw natowskich naprawdę oznaczałoby już konflikt o wymiarze wielokrotnie większym. Więc w ogóle takiej myśli to nie dopuszczam. Nie. To jest, wie pani, problem w gruncie rzeczy polega na tym, czy Ukraina i nowe ukraińskie władze potrafią zaprowadzać porządek na swoim terenie. A co do tego mam wątpliwości dużo i niestety boję się, mówi że Ukraina... Mówi pan o porządku, Ukraina... przepraszam. Wcześniej pan mówił, że właściwie Ukraina już jest stracona, że będzie rosyjska. Nie, wcześniej powiedziałem tylko, że Rosjanie na razie osiągnęli swój pierwszy cel, czyli że to jest ten specjalny status, jeśli chodzi o Donbas, ale to jest pierwszy cel. To nie jest ostateczny cel Rosji, czyli że należy przewidywać, że ta taka sytuacja ciągłych walk, potem cofania się, wkraczania dyplomatów i tak dalej, że ona będzie trwała długo. To nie jest konflikt, który zostanie rozwiązany przykładowo do końca tego roku. A kiedy czyta pan w Foreign Policy, że Rosja może użyć broni jądrowej i pierwszym celem ataku będzie Warszawa, to co sobie pan myśli? To myślę sobie, że ktoś, kto to pisze, nie do końca się liczy z realiami. Otóż w ogóle... Ale to nie jest tabloid. To jest najpoważniejsze, to jest poważne. To jest poważne pismo oczywiście. Czytam też to pismo. Czytam też to pismo. Nie, to jest w ogóle, wie pani, no dobrze, liczą się fakty, tak? Póki co to broń jądrowa użyta była na szczęście dwa razy i to dwa razy tej broni użyli Amerykanie kilkadziesiąt lat temu, prawda? Więc to Japonia była, więc jakby od tej pory mimo wszystko nikt się nie odważył na użycie broni jądrowej po to, żeby rozstrzygnąć jakiś konflikt, bo przy użyciu broni tego typu konfliktu żadnego się rozstrzygnąć po prostu nie da. No chyba, że ktoś jest szaleńcem albo kamikadze. No tak, ale to wtedy, to wie pani, no to jest takie mądre powiedzenie, że ten, kto by się zdecydował na użycie broni jądrowej, zginie w drugiej kolejności. Więc to jest po prostu, to jest coś, ktoś to używa, jakby odkłada czas swej śmierci na nieco później. A jak pan myśli o tym, żeby kraje NATO, nie jako NATO, ale poszczególne kraje NATO sprzedawały
uzbrojenie. Ja mam akurat do tego stosunek wstrzemięźliwy bardzo, dlatego że nie jest prawdą, że ukraińskiej armii brakuje podstawowego uzbrojenia. Moim zdaniem zasoby tej armii, a myślę tutaj o czołgach, o transporterach, o działach, o amunicji i tak dalej, są zasobami sporymi. No bo pytanie jest takie, jeżeli Ukraina... Ale nie takim, żeby odeprzeć atak Rosji. Ale tak, ale dobrze. No to idąc taką ścieżką, mniej więcej byśmy się wkręcili w następującą spiralę. No dobrze, Ukraińcy otrzymują jeszcze nowocześniejszą broń niż tą, którą mają, no to wiadomo, że Rosjanie dostarczą jeszcze nowocześniejszą broń separatystom. Wtedy ta pomoc dla Ukraińców znowu pójdzie dalej, więc będzie to eskalacja w dostarczaniu broni, ale także eskalacja wojny, która do rozwiązania nie doprowadzi i tak. Dementi nastąpiło po tym, jak Jurij Łucenko na swoim blogu napisał. Jurij Łucenko, doradca prezydenta Poroszenki, napisał na swoim blogu, że szczyt NATO postanowił między innymi, że będą wysłani na Ukrainę doradcy wojskowi, ale także broń z kilku krajów, między innymi Polski, i te inne kraje też zdementowały tę wiadomość. O co chodziło panu Łucence? No to jest taki element wojny propagandowej, która się toczy z obu stron, bo my często powiadamy, że tę wojnę propagandą prowadzi tylko Rosja. Otóż tę wojnę prowadzi Ukraina także. Co do tego to wątpliwości. Ja powiem pani z takich moich różnych analiz, też czytam materiał, że przykładowo obie strony zawyżają straty ludzkie kilka razy. I obie strony robią to na zimno. W sumie no po to jedni, żeby pokazać, jak trzeba ciężko walczyć, żeby ten Donbas uzyskać, a inni, jak trzeba ciężko walczyć, żeby go bronić, prawda? Więc to, co pan Łucenko mówi, to jest taki jeden z elementów wojny propagandowej, zresztą natychmiast zdementowany, więc patrzyłbym się na to tylko w kategoriach takich. A może on nieroztropnie przedstawił tajny plan NATO? No ale to nie da się dostarczać broni tajnie, dlatego że dostarczenie broni oznacza, że ktoś jej w końcu użyje, że ktoś ją w końcu użyje, a wiadomo, kto taką broń produkuje. Więc tutaj jakaś wiara w nadzwyczajną tajność jest wiarą przesadzoną mocno. A to, co NATO zaoferowało Ukrainie, to jest w porządku? 15 milionów, jak mawiają niektórzy politycy, na skarpetki. No, i onucki. Nawet chyba nie wiem, czy dla całej armii by to starczy. No oczywiście, że to jest kwota mniej niż symboliczna. Powiedziałbym, no, ja to czasami daję taki może przykład obrazowy, że w miarę nowoczesny samolot kosztuje kilkadziesiąt milionów dolarów, prawda? Więc 15 milionów to są może dwa skrzydła takiego samolotu. Czyli żeby nie poleciał. Czyli no to jest roztropne czy tchórzliwe? NATO nie jest tchórzliwe, ale NATO się nie chce wojskowo angażować w konflikt, który trwa na wschodniej części Ukrainy, bo NATO ma potencjał, tylko no, warto pamiętać jednak, że Ukraina nie jest nie tylko członkiem Unii, ale nie jest członkiem NATO. W związku z tym NATO nie ma bezpośrednich zobowiązań obronnych wobec Ukrainy. Taka jest prawda. Gorzka, ale taka jest prawda. Polska oczekiwała bardzo wiele po szczycie w Newport. Jakich decyzji zabrakło? Kilku. Ja może powiem, co mnie tutaj niepokoi. Otóż nie ma żadnych decyzji przykładowo o tworzeniu wspólnej floty na Bałtyku. Mnie się wydaje, że to jest poważny problem, który u nas nie jest doceniany, bo gdybyśmy spojrzeli się na różne zagrożenia, to jednym z najważniejszych mogły być różne komplikacje na Bałtyku, przykładowo przy dostarczaniu gazu, ropy i tak dalej. Marynarkę wojenną mamy taką, jaką mamy, czyli że kieszonkową, tak jak kiedyś były takie pancerniki kieszonkowe, to my mniej więcej mamy podobny stan marynarki i mnie by się wydawało, że rzeczywiście pilnie trzeba by stworzyć jakąś flotylę okrętów polskich, duńskich, norweskich czy niemieckich i tak dalej. To byłaby ta pomoc błyskawiczna. Jeśli chodzi o te szpice, to jest droga, która się dopiero rozpoczyna, ale bym wojskowego znaczenia tejże szpicy nie przeceniał. Czy na to powinno zareagować w jakiś sposób na porwanie, jak twierdzi Tallin, estońskiego oficera sił bezpieczeństwa? No ale jak na to może tu reagować? No w sumie jest to, członek... jakby nie było ich... Oficer. No tak, to jest oficer, no wie pani, to jest też takie smutne, że taki oficer się tak łatwo porwać dał, prawda?
liczmy na to, że inni oficerowie być może mają tam jakby kwalifikacje lepsze i że nie wszyscy dadzą się porwać. Ale nie wiem, powinno jakieś oświadczenie wydać? Nie, oświadczenie powinno wydać, może wydać, być może trzeba by myśleć o wymianie jakiejś i to są te realne drogi. No przecież to nie jest tak, że jakaś no, jednostka specjalna nagle ruszy na teren Rosji, jednostka komandosów i odbije tego 100 oficera. Takich działań na pewno nikt nie podejmie w NATO. Który teraz jest w areszcie chyba. Polska znalazła się w gronie 10 państw, które zostały wezwane do walki z Państwem Islamskim. Prezydent Komorowski zapewnia, że nie będziemy tam wysyłali wojsk na te tereny. I jeszcze nie bardzo wiadomo, na czym ma polegać nasze zaangażowanie. Czy pan się domyśla, na czym mogłoby polegać? Z tego, co dzisiaj widać, to ta walka z Państwem polega głównie na używaniu bezpilotowców, czyli że na rozpoznaniu i na używaniu bezpilotowców. Już takie no bezpilotowce zdolne niszczyć precyzyjnie cele. No w NATO ma kilka państw, ale Polska jeszcze nie ma póki co. Więc nasza pomoc, nie wiem, no pewnie będzie mogła polegać na jakimś transporcie lotniczym. Trochę tutaj mamy samolotów do wykorzystania, ale na szczęście nie ma deklaracji żadnych, by żołnierze polscy brali udział w tej misji. A w ogóle przy okazji chciałem zwrócić uwagę na fakt, że my się wycofaliśmy z Iraku, że teraz w tym roku się wycofujemy z Afganistanu, natomiast zaczynamy brać udział w takich różnych misjach bardzo rozproszonym charakterze. To nie jest tylko zaproszenie do tej misji, ale dla przykładu Polska przekazała troszkę żołnierzy do misji w Republice Środkowej Afryki ostatnio, czyli kończą się wielkie misje, niewykluczone, że będzie dużo takich o charakterze znacznie mniejszym, ale żołnierze polscy w tym będą brali udział, chociaż nie będą bezpośrednio walczyli. A propos szpicy, dla kogo wzmocnieniem jest wyjazd szpicy polskiego rządu do Brukseli? Być może dla Unii, dlatego że Unia potrzebuje entuzjazmu no większego, a Polska jest tym krajem entuzjastycznie nastawionym do Unii, a przywódcy polscy w szczególności, więc myślę, że taka świeża krew się przyda Unii. A dla Polsce... Platformy czy konkurencji politycznej to będzie wzmocnienie, jeśli chodzi o nasz rynek wewnętrzny polityczny? Z czasem, jeśli chodzi o rynek polityczny, to on ulegnie przebudowie, czyli że pewnie to będzie tak, że nasi obecni przywódcy państwowi wywodzący się z Platformy będą w Brukseli za rok czy za dwa z goryczą oglądali stan PO, który po sobie. Ryszard Kalisz znowu bliżej SLD. Czy to jest radość dla pana? A ja się zawsze cieszę, nie kiedy... w SLD, ale ja się... blisko. Nie. Ja się zawsze cieszę, kiedy ludzie przychodzą, kiedy ludzie wracają. Ryszard Kalisz wrócił na łono swojej matki, czyli no że wrócił do współpracy tak mówimy... do SLD. Nie, on nie wrócił do tak, SLD, bo Ryszard Kalisz ma swoje stowarzyszenie. Panie redaktor, Ryszard Kalisz to jest duży człowiek. Ryszard Kalisz to jest duży człowiek i ten duży człowiek zbudował swoje stowarzyszenie, które może nie jest takie duże jak Ryszard Kalisz, ale jest. Ja się cieszę, że koleżanki i koledzy z tego stowarzyszenia chcą startować z tych samych list wyborach samorządowych, bo istotą tego porozumienia są wspólne listy Lewica Razem w wyborach samorządowych. Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke z SLD, Beata Michniewicz. Dziękuję. Dziękuję też pięknie.